Znajdujemy się na stoisku firmy Jaskawa i jedną z aplikacji prezentowanych na tegorocznych targach jest właśnie robot Moto Mini, czyli najmniejszy robot w asortymencie Jaskawy, który dodatkowo jest sprzężony z systemem wizyjnym, który pozwala na pobieranie detali automatyczne ze stołu i odkładanie ich do tacki na stanowisku. Stanowisko zostało zaprojektowane we współpracy Jaskawy z firmą Eltron, która to specjalizuje się m.in. w systemach wizyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie robota sprzężonego z kamerą inteligentną, czyli taką typową aplikację typu Pick and Place. Oprócz tego na stanowisku mamy również odczyt kodu 2D oraz chwytak firmy OnRobot, który bez konieczności podpinania podciśnienia tudzież innego zasilania jest w stanie pobierać detale, nie zostawiając przy tym żadnych widocznych śladów. Jest to aplikacja bardzo uniwersalna. Możemy ją znaleźć w dowolnej branży przemysłu. Jedyne, co się będzie zmieniać, to rodzaj przekładanego detalu, być może również zastosowane tam chwytaki i model robota. Ale jeśli chodzi o ideę, to jest aplikacja najbardziej uniwersalna, jaka może być.